baczność, poczty sztandarowe w sztandary wprowadzić. Przyjaciela naszej szkoły, gorąco witamy władze powiatu leszczyńskiego, wicestarostę powiatu leszczyńskiego, pana Grzegorza Rusieckiego. Bardzo serdecznie witamy radnych Rady Miejskiej w Rydzynie, panią Agnieszkę Kasprowiak, przewodniczącą Komisji Oświaty, panią Krystynę Rypińską, jednocześnie przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbczu. Szczególnie cieszymy się z obecności honorowych przyjaciół naszej szkoły, pana Zdzisława Sroczyńskiego, naczelnika OSP Dąbczy, drucha Marka Rybińskiego, członkinię OSP Dąbczy, druhnę Aleksandrę Loryk, pana Hieronima Firleja z firmy Wamet w Dąbczu, pana Zbigniewa Długiego, wieloletniego dyrektora naszej szkoły, księdza Kazimierza Gawrońskiego, wieloletniego proboszcza naszej parafii, doktora Janusza Połem, kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, doktora Dorotę Sipińską, prorektora do spraw studiów i spraw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Witamy i składamy podziękowania na ręce proboszcza naszej parafii księdza Wojciecha Mądrego za przeprowadzenie mszy świętej i głoszenie homilii podczas mszy świętej. Najserdeczniej i wielkimi brawami witamy tych, którzy są od lat związani z ideami naszego patrona i czynią bardzo wiele, aby zawsze o nim pamiętano. Witamy członków Fundacji im. Tadeusza Łupuszańskiego, pana Zbigniewa Mocka, przewodniczącego Rady Fundacji, panią Eugenię Kaczmarowską, zastępcę dyrektora zarządu fundacji. Są z nami druhny i druhowie z 10. Drużyny Harcerskiej w Uczykije im. Tadeusza Łupuszańskiego w Dąbczu wraz z swoją drużynową druhną przewodnik Dagmarą Maćkowiak. Thank you.
na naszą uroczystość. Pan Hubert Głowacz, prezes Towarzystwa Miłośników Rodziny. Pan Zdzisław Wolnicki, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Rodziny. Pan Zbigniew Szukalski, dyrektor zamku SIMP w Rydzynie. Cieszy nas bardzo obecność dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy. Witamy panią Bogusławę Pawlik, dyrektora przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie. Panią Barbarę Nowak, wicedyrektora przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie. Pana Karola Orlona, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rajęczynie. Pana Jerzego Stróżyckiego, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia 17 Pułku Łanów Wielkopolskich w Rydzynie. Panią Emilię Nowak, dyrektora SOSW imienia Franciszka Radniczaka w Rydzynie. Panią Joannę Gminarską, wicedyrektora SOSW imienia Franciszka Radejczaka w Rydzynie. Witamy przedstawicieli służb mundurowych, firm oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy i powiatu. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, panią Ilię Kamieniarz. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, panią Magdalenę Szymańską. Komendanta Krajowego ZHP w Lesznie, drucha Rafała Maćkowiaka. Wieloletniego sołtysa wsi Dąbcze i jednocześnie konwojenta w naszym autobusie szkolnym, pana Kazimierza Pietrzaka. Sołtysa wsi Nowa Wieś, pana Piotra Burdę. Sołtysa wsi Dąbcze, pana Łukasza Wleglik. Prezesa Klubu Sportowego Wamet Dąbcze, pana Mateusza Przybyła. Naszą higienistkę, panią Elżbietę Ratajczak. Bardzo serdecznie witam naszych przyjaciół z Heinrich Julius Brunsgrund und Oberschule Lenin, pana doktora Hans Dirk Linius, panią Dorotę van Rij, panią Anitę Wojt. Niezmiernie miło witam przedstawicieli samorządów uczniowskich ze szkół i przedszkola w Rydzynie, Kaczkowie oraz poczty sztandarowe szkół z Rydzyny i Kaczkowa. Proporze 10 drużyny harcerskiej w Uczykije im. Tadeusza Okuszańskiego. Witamy wszystkich rodziców naszych uczniów z przedstawicielami zarządu Rady Rodziców na czele. Panią Marzanną Jacek, przewodniczącą Rady Rodziców. Panem Waldemarem Pietrygą, zastępcą przewodniczącej Rady Rodziców. Panią Anną Juskowiak, skarbnikiem Rady Rodziców. Oraz członkami zarządu Rady Rodziców panią Karoliną Pietrzak, panią Angeliką Wańczewę, panią Inną Kajdę oraz panią Barbarą Szczepanę. Witam przedstawicieli mediów Rydzyna 24 i Leszna 24. Pragnę pozdrowić wszystkich przybyłych mieszkańców naszych wsi, uczniów, nauczycieli, pracowników, a szczególnie emerytów naszej szkoły. Proszę o powstanie. W tej chwili delegacja rodziców i uczniów naszej szkoły uda się na cmentarz parafialny w Kłodzie, aby złożyć tam kwiaty za walę zmierzch.
Uczcimy także minutą ciszy byłych pracowników i honorowych przyjaciół naszej szkoły, którzy odeszli z tego świata w ostatnim miesiącu. Prosimy o wystąpienie pana dyrektora. Szanowni Państwo, kochani uczniowie, po co szkole potrzebny jest patron? Bez zastanowienia codziennie wymieniamy nazwę naszej szkoły. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Koszyńskiego w Dąbczu. A przecież nie jest bez znaczenia osoba, która patruje naszym działaniem. Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować. Jego osiągnięcia są dla nas wzorem. W chwilach, kiedy czujemy się zagubieni, warto przyjrzeć się osobom, które dokonały w swoim życiu wielkich czynów. Pamiętajmy, wielki nie znaczy spektakularny, rzucający się w oczy. Ogromną zaletą ludzi wielkich jest skromność. Oni nie uważają, że robią coś niezwykłego. Taki też jest nasz patron. Fakt, że szkoła podstawowa posiada swojego patrona, sprawia, że nie jest anonimowa. Organizowane rocznice nadania imienia upamiętnią osobę Tadeusza Opuszańskiego, dla którego nasza gmina była małą ojczyzną. Historia jego życia jest losem jednostki wpisanym w los narodu, historii, kraju i szkoły. W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, wybór patrona to trudne zadanie. Nasza szkoła dokonała tego wyboru przed 10 laty. Ale nie poprzestaliśmy tylko na tym. Wprowadzaliśmy w życie i nadal realizujemy projekt edukacyjny, pracujemy z naszym patronem. Dzięki niemu przybliżamy naszym uczniom postać Tadeusza Opuszańskiego, jego idee, dokonania i miejsca z nim związane. Co roku uroczystości poświęcone patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. Za każdym razem powiązane są tematycznie z jedną z jego pasji – sportem, turystyką, językami obcymi, naukami ścisłymi. Z perspektywy 10 lat stwierdzam, że wybór był trafny i głęboko przemyślany. A cała społeczność szkolna jest dumna ze swojego patrona. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zaszczytnego przedsięwzięcia. Szanowni goście, wasza tak liczna obecność na sali potwierdza, że szkoła ma wielu przyjaciół. Jesteście dziś najmilszymi dla nas gośćmi. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy poprzez swoją obecność uświetniają naszą uroczystość. Drodzy nauczyciele i pracownicy, z okazji jubileuszu życzę wam wielu dalszych sukcesów w pracy, kreatywności i zapału w realizacji trudnych zadań pedagogiczno-wychowawczych oraz stałego poczucia, że poprzez codzienny trud spełniacie swoje powołanie. Życzę również, ażeby za was trud i wysiłek dana była wdzięczność prawdziwa, piękna pamięć, dobre słowo oraz wdzięczność uczniów nie zawsze wyrażana wprost, ale oddawana jako dobro zupełnie innym ludziom poprzez swą szlachetną postawę. Drodzy uczniowie, życzę, by nauka w naszej szkole była dla was fascynującą przygodą, odkrywaniem tajemnic, wiedzy, odnajdywaniem siebie. Życzę radości, zabawy i wielu przyjaźni, aby czas spędzony w szkole był ważny i owocny. Z niego będziecie przecież czerpać przez całe życie. Rodzicom składam serdeczne podziękowania za współpracę. Życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. A przede wszystkim życzę zdrowia, zadowolenia i optymizmu. Bo jak powiedział Cyprian Kamil Norwid, przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Dziękuję.
Dziękujemy panu dyrektorowi. Prosimy o wystąpienie zaproszonej gości. Panie dyrektorze, panie starosto, grono pedagogiczne, drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, zaproszeni goście. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić ten szczególny dzień. Święto patrona Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łuczyńskiego w Dąbrzu. Uroczystość ta zawsze budzi w nas wszystkim pamięć o tym wybitnym pedagogu i wychowawcy, który w kierowanym przez siebie gimnazjum i liceum Sługowskich w Rydzynie wypracował i wcielił w życie spójny system edukacyjno-wychowawczy, który sprawdził się w praktyce i dał pożądane efekty. W tym szczególnym czasie chcemy wyrazić swoją wdzięczność i szacunek. Dziękuję nauczycielom za to, że nieprzerwanie przekazują kolejnym młodym pokoleniom wartości takie jak poszanowanie godności drugiego człowieka, wrażliwość społeczną, odwagę i odpowiedzialność. Za to, że motywują, zakorzeniają w uczniach zamiłowanie do pracy twórczej, rozbudzają indywidualne zainteresowania i chęć stawiania sobie wyzwań. Życzę wam, drodzy uczniowie, abyście budowali swoją przyszłość na wartościach, które przyświecały Tadeuszowi Łuczyńskiemu. Bądźcie zawsze dumni z patrona naszej szkoły i kultywujcie pamięć. Wszystkim państwu życzę przeżycia tego święta w miłej atmosferze. Do życzeń dołączają się obecne panie radne Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie, wielebni księża, wszyscy zaproszeni tak licznie goście. O patronie już pięknie powiedział pan dyrektor i pan burmistrz. Pozwolicie zatem, że w takim krótkim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną okoliczność. Każde tego typu wydarzenie, święto patrona, rocznica, jest okazją do tego, aby w ramach tego wydarzenia zjednoczyć społeczność szkolną, uczniów, nauczycieli, rodziców. Ta jedność, wzajemne zrozumienie, wsparcie swoich potrzeb jest niezwykle ważne. Myślę, że doświadczaliśmy tego i doświadczamy nadal w ostatnim czasie. Chciałbym zatem życzyć uczniom, aby tak jak do tej pory mieli przekonanie i świadomość, że są uczniami pięknej społeczności, że są pod opieką cudownych, wspaniałych, dobrych pedagogów, którzy przekazują im nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także prawdę życiową. Chciałbym nauczycielom życzyć, aby praca w tej szkole była dla nich ogromną satysfakcją, aby na co dzień czuli wsparcie ze strony dyrekcji, rodziców, czuli wdzięczność uczniów. A rodzicom chcę życzyć, aby tak jak do tej pory, w sposób zdecydowany, mocny, angażując się w społeczność i w pracę na rzecz tej społeczności, wiedzieli, że to, co dzieje się tutaj dzisiaj, przełoży się na przyszłość tych naszych największych skarbów w przyszłości. Wszystkiego dobrego. Społeczności nauczycieli i uczniów. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łuczyńskiego w Dąbrzu. Z okazji uroczystych obchodów Święta Patrona proszę przyjąć serdeczne gratulacje. W imieniu społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie życzę, aby Państwa szkoła była miejscem realizacji oczekiwań i marzeń, odczuwania radości,
i dobrze spełnionego obowiązku, by się rozwijała i wzrastała. Uczniom życzę systematycznego nabywania wiadomości i umiejętności wykorzystywanych w codziennym życiu oraz postępowania opartego na szacunku, zaufaniu, a także zdolności doceniania pracy własnej i innych. Wszystkim pracownikom szkoły życzę powodzenia i sukcesów zawodowych oraz zadowolenia ze swojej pracy, z wyników uczniów. Oby wiedza i wartości, które przekazujecie Państwo swoim uczniom, pomogły im odnieść sukces w dorosłym życiu, aby przygotowały ich do tego, aby radzili sobie w dorosłym życiu. Jednocześnie były inspiracją do dalszej twórczej pracy pedagogicznej. Życzę w imieniu społeczności akademickiej, aby święto patrona było okazją do miłych spotkań i wzruszeń. Aby wartości, które niesie filozofia Tadeusza Łoposzańskiego, stanowiły fundament, podstawę funkcjonowania tej społeczności. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Dyrektorze, drodzy zebrani, chciałem przy okazji dzisiejszej uroczystości dwa zdania przybliżenia dotyczące postaci patrona tej szkoły, ale dzisiaj zwolnił mnie z tego ksiądz proboszcz, który w swoim pięknym kazaniu o Tadeuszu Łopuszańskim zawarł istotę tej niezwykłej postaci, jego ogromną wiedzę i talent pedagogiczny. W związku z tym ograniczę się tylko do życzeń, panie dyrektorze. Bardzo się cieszymy, że szkoła w Dąbrzu od już tylu lat ma patrona Tadeusza Łopuszańskiego. Cieszymy się dlatego, że wszystkie informacje, doniesienia, które docierają do nas jako fundacji, świadczą o tym, że jest to szkoła wyjątkowa. Wyjątkowa pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod względem poziomu oddziaływania wychowawczego, o co tak bardzo zawsze zabiegał jej patron. Serdeczne gratulacje i drobny upominek, który chcieliśmy przekazać dla najmłodszych. Są to gry, które rozwijają intelekt. Panie Dyrektorze, Szanowne Grono Nauczycielskie, Uczniowie, Zgromadzeni Goście. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości dzisiaj tutaj. Patron Tadeusz Łopuszański jest też mi za sprawą pana dyrektora, druha Wojtka, mogę powiedzieć śmiało. Myślę, że niczego nie ukrywam. Nie odkrywam. Jest mi znany, gdyż 10. drużyna w Dąbrzu, która została tutaj wspomniana, ma też tego samego patrona. Za sprawą też 10. drużyny i drucha Wojciecha od 24 lat organizujemy na terenie Główca rajd, który był wymyślony po to, aby drużyna mogła to imię zdobyć. Nomen omen, jutro właśnie 24. edycja startuje z Leszna i będzie zmierzała do Dąbrzu. Bardzo serdecznie dziękuję, że za
tutaj za sprawą ducha mamy taką postać też przybliżoną i harcerze przez lata, bo to kilkakrotnie już tam Duży Posłański był głównym bohaterem tego rajdu, został naszym harcerzem i jego dorobek życiowy przybliżony. Chciałbym na ręce pana dyrektora tutaj złożyć życzenia harcerzy, zuchów, instruktorów Leszyńskiego Chówca, wszelkich pomyślności, wszelkich sukcesów wychowawczych chciałbym wam życzyć, aby wasz wysiłek, wasza determinacja dawała jak najlepsze efekty. A uczniom oczywiście jak najlepszych ocen, celujących bardzo dobrze. Mam nadzieję, że współpraca Chówca ze szkołą, za pośrednictwem dyrekcji i władz gminy będzie się układała nadal pomyślnie i że niejednokrotnie jeszcze się spotkamy tutaj na terenie wsi i gminy. Przepraszam. Szanowny panie dyrektorze, zaproszeni goście, jest mi bardzo miło, iż mogę dzisiaj uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Dziękuję bardzo. Przy okazji tej pięknej uroczystości chciałbym powiedzieć, iż mówiąc o profesorze Łopuszańskim, trudno nie wspomnieć o miejscu, gdzie jego dzieło znalazło urzeczywistnienie, a więc o Rydzyńskim Zamku, gdzie miała miejsce w latach, jak wiemy, 28-39 Szkoła Rydzyńska. Panie dyrektorze, ponieważ to właśnie w zamku znajdują się zbiory wszystkich materiałów, nie ma ich wiele, ale które pozostały po tej szkole i po profesorze Łopuszańskim, pozwoliliśmy sobie przygotować opracowanie oparte o listy właśnie profesora Łopuszańskiego, które dzisiaj z najlepszymi życzeniami tak dla pana dyrektora, jak dla całej Rady Pedagogicznej wszystkich uczniów chcielibyśmy przekazać. Także życzymy dalszych sukcesów i to właśnie tutaj od nas, pracowników Zamku Rydzyńskiego i Stowarzyszenia, składamy tutaj serdecznie na ręce pana dyrektora. Wszystkiego najlepszego. Ja, leider ist mein Polnisch immer noch nicht so ganz super, dass ich frei Polnisch reden kann. Deshalb ist also meine liebreizende Kollegin an meiner Seite. Niestety, mój język polski nie jest na tyle dobry, żeby móc z Państwem rozmawiać. Wir sind aber trotzdem sehr, sehr gerne wieder hier zu euch nach Dabsche gekommen. Ale jak zwykle przybywamy chętnie tutaj do Was do Dąbcza. Um euch recht herzlich zu gratulieren zu 10 Jahren Namensgebung. Żeby wam pogratulować z okazji dziesięciolecia nadania imienia szkole. Das letzte Mal, als ich hier gewesen bin, ist diese tolle Sporthalle eingeweiht worden. Ostatnim razem, kiedy tu byliśmy, była zbudowana nowa hala sportowa. Wie jeder erkennen kann, habe ich mit Sport ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe mir also meinen Finger gebrochen. Niestety aktualnie mam problemy z tym, ponieważ złamałem mój palec. Ich kann euch aber sagen, dass uns auffällt, dass jedes Mal, wenn wir zu euch kommen, eure Schule ein Stück schöner geworden ist. Und dafür herzlichen Glückwunsch. Cieszę się, że za każdym razem, kiedy tu przybywam, coś się dzieje nowego. Coś nowego jest zrobionego w tej szkole. Und was uns besonders aufgefallen ist, ist das super Verhalten von den Schülerinnen und Schülern hier in Dabsche in eurer Grundschule. Das ist richtig toll. I wspaniałe jest to, że jesteście wy, drodzy uczniowie. Und damit ihr nicht so ganz lange sitzen müsst, werde ich auch meine kurze Grüßungsrede beenden. Wir haben euch etwas mitgebracht, ein paar kleine Geschenke, die vor allen Dingen für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gedacht sind, spielerisch auch mit Zahlen zu lernen.
Już na końcu mojej przemowy chcielibyśmy podarować szkole, dzieciakom gry, zabawy, planszówki, żeby był przyjemny czas. Insofern wünschen wir euch noch eine schöne Zeit bis zu den Sommerferien und einen tollen Tag heute, 10 Jahre Namensgebung. Życzymy miłych dni aż do końca roku szkolnego i miłego świętowania dzisiejszego dnia. Świata, po którym się poruszamy z mapą wyobraźni. Jerzy Kuncewicz. Historia rydzyńskiego szkolnictwa nierozerwalnie związana jest z postacią Tadeusza Łopuszańskiego. Jego ideały i dokonania pedagogiczne do dziś pozostają zadziwiająco świeże, atrakcyjne i przekonujące. Z okazji święta patrona szkoły życzymy panu dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu, by dorobek ich patrona i nieustanny dialog z tradycją były źródłem dumy i inspiracji do dalszej pracy. Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej imienia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie. Jeszcze dopowiem, że najbardziej miłe to jest to, że to byli absolwenci, trzecia klasa gimnazjum, nasi absolwenci, a to przyszła pierwsza klasa. I to jest bardzo miłe. To jest jako niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski. Szanowny panie dyrektorze, znowu nauczyciele i pracownicy, drodzy uczniowie. Z okazji święta patrona szkoły składam serdeczne życzenia i gratulacje dalszych procesów i dynamicznego rozwoju dla całej społeczności szkolnej. Życzę, by radość i satysfakcja towarzyszyła dziś dalszych państwa prac, by była ona przepojona wzajemną życzliwością i staraniem o dobrych wszystkich, ze którymi dzielicie ten czas. Dzisiaj szkolne społeczeństwo życzę wielu wspaniałych, radosnych chwil w codziennym życiu oraz realizacji planów zawodowych i spełnienia marzeń. Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie OSW Rydzyna.
Państwo, Szanowny Panie Dyrektorze, ten jubileusz jest okazją, aby złożyć życzenia i gratulacje od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Gratulujemy sukcesów dotychczasowych, rozwoju tej pięknej, wspaniałej placówki. Życzymy, aby dalej Państwo tak rozwijaliście się, aby to miejsce było miejscem, gdzie jest radość, gdzie spełniają się marzenia, gdzie realizują się cele. Na ręce Pana Dyrektora też składam podziękowanie za wieloletnią współpracę, za przyjacielskie i merytoryczne wsparcie, abyśmy się mogli dalej tak spotykać przy realizacji różnych przedsięwzięć. Wszystkiego dobrego. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja również się przyłączam do życzeń moich przedmówców. Zawsze powtarzam, że możemy jeździć niemieckimi samochodami, konsumować włoską kuchnię, nosić chińskie ubrania, ale Szanowni Państwo, drogie dzieci, co do kultury, to wypada, żebyśmy mieli własną. Wszystkim Państwu i dzieciom życzę, żebyśmy się wzajemnie szanowali i szanowali kulturę. Wszystkiego dobrego. Aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. Jan Paweł II, Łowicz, 1999 rok. Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowne Grono Pedagogiczne i Uczniowie, Szanowni Zebrani Goście. W tak uroczystym dniu, jakim bez wątpienia jest Święto Patrona Szkoły oraz dziesięciolecia nadania Szkole w Tomczu zaszczytnego imienia Tadeusza Ołuchańskiego, niech będzie mi wolno złożyć życzenia w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Kaczkowie z Siedlcem w Oręczynie. Z okazji tak pięknego jubileuszu pragnę pogratulować dzisiejszego święta. Dyrekcji i gronu pedagogicznemu życzę sukcesów w przekazywaniu wiedzy i wychowaniu młodego pokolenia. Sensem istnienia szkoły jest konsekwentne poszukiwanie prawdy i przekazywania. Dostarczanie przykładów zachowań i wzorców osobowych. Z tej okazji pragnę życzyć nauczycielom wielu kolejnych lat owocnej pracy dydaktycznej i satysfakcji z kształcenia młodych umysłów, a uczniom sukcesów, radości i zadowolenia. Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Oręczynie. Otrzymaliśmy także życzenie. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Uprzeńskiego w Dąbczu za zaproszenie na uroczystość obchodów Święta Patrona. Żałuję, że z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych nie będę mogła uczestniczyć w Państwa uroczystości. Z okazji Święta Patrona Szkoły życzę całej społeczności szkolnej wszelkie pomyślności, radości i satysfakcji z realizacji zadań oraz niesłabnącej aktywności przyczyniającej się do popularyzacji postaci Tadeusza Uprzeńskiego, wybitnego pedagoga, miłośnika sportu, twórcy sławnej szkoły eksperymentalnej. Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni, odnajdywaniem i poznawaniem własnych zainteresowań. Z wyrazami szacunku Wiesława Kotecka, Szkoła Podstawowa imienia 17 Pułku Łano Wielkopolskich w Bielawach. Dziękujemy za wystąpienie zaproszonych gości. Proszę o powstanie. Baczność. Poczty sztandarowe sztandary wyprowadzić.
stoczni. Nadszedł czas na podsumowanie konkursu. Poproszę pana Janusza Sobickiego. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że w dniu dzisiejszym będziemy mogli podsumować konkurs, który został rozegrany, bo do tych pięknych gier planszowych mogę tu dwa słowa powiedzieć o jeszcze jednej grze, a mianowicie od 2 lat na terenie naszej szkoły prowadzimy ogólnopolski projekt Edukacja przez szachy w szkołach. I mogę się już tutaj przy okazji pochwalić, że mimo tego, że to jest tylko 2 lata, ale już osiągnęliśmy naprawdę, myślę, sporo. Zajęliśmy 2 miejsce w powiecie, zakwalifikowaliśmy się do zawodów wojewódzkich i jutro również jedziemy na kolejne wojewódzkie mistrzostwa. Ja tutaj poproszę teraz o dość dużą liczbę dzieci, bo jest ich 18. Zapraszam te dzieci, które brały udział w konkursie szachowym. Mieliśmy w tym roku, był jeszcze szkolny, był jeszcze jeden konkurs, który odbył się z okazji 100-lecia, było ich tylko wtedy 12. Także widzę, że rośniemy w siłę, a patrząc na te małe dzieci, jest to tym bardziej miłe, że takie małe dzieci garną się do tej królewskiej gry. Nie byłoby tego, gdybyśmy nie mieli wsparcia, i to naprawdę dużego wsparcia, w 2 osobach. W osobie pani Jansen, która z Rady Rodziców nam zawsze służy jako Rada Rodziców pomocą i finansuje i sponsoruje, a także pana burmistrza, na którego ja zawsze mogę liczyć i który również jutro pomógł nam w zorganizowaniu dojazdu. Także ja bym poprosił te 2 osoby, panią Jansen i pana burmistrza, o wyjście na dzieci. Dziecko, które wzięło udział, otrzyma, ale zacznę od 1. miejsca, żeby nam się nie pomyliło, i to jest chłopiec z klasy 5, Mateusz Prałek. Zapraszamy. I tak to się to zmienia w tych konkursach. 2 miejsce tym razem Hania Maćkowa, której również bardzo gratuluję. No i 3. miejsce, naprawdę po niezwykle emocjonującym spotkaniu, gdzie był remis, musiałam zrobić dodatkowy mecz, bo puchary były tylko 3. 3. miejsce Antoni Strakulski. No i ta dziewczynka, która zajęła najbardziej pechowe miejsce, bo 4. Ale naprawdę to... Naprawdę po emocjonującym pojedynku Julia Rypińska. Zapraszam. Oliwia. Ola. Filip. Igorek. Zuzanna. Mikołaj. Pierwsza klasa, także wszystko przed nim. Kolejny chyba, dobrze. Adrian Bartek. Patrzcie, jak to wygląda.
Kraśny. Filip. I Zuzanna. Tak jak mówiłem, jutro jedziemy na Mistrzostwa Województwa do Głuszakowic. Część z tych dzieci oczywiście jedzie. W okazji święta szkoły odbył się także konkurs plastyczny na najpiękniejszy portret Tadeusza Łuszańskiego. Tu w kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii w klasach 4-5 wykorzystaliśmy technikę kolażu, a w klasach 6-8 portret rysowany ołówkiem. Zacznę może od wyróżnienia. I tak, w kategorii klas 4-5 wyróżnienia otrzymuje Wiktoria Nowacka. Zapraszam na środek. Drugie wyróżnienie otrzymuje Mikołaj Szabała. Julia Paszkowska. W klasach 4-6 wyróżnienie otrzymuje Zuzanna Wojtkowiak. Klaudia Zygner. Drugie miejsce Anna Prałat. No i chyba wszystko jest jasne. Pierwsze miejsce Wiktoria Kaźmierowska. Proszę jeszcze gorące brawa dla wszystkich. Tadeusz Łuszański, wielki pedagog, współtwórca nowego systemu edukacji narodowej, minister i wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 1919-1926. Założyciel i dyrektor doświadczalnej szkoły średniej w Lidzynie. Tymi słowami wychowankowie gimnazjum i liceum im. Słupkowskich w Lidzynie uczcili w 1973 roku pamięć swego nauczyciela. Dziś, chcąc uczcić pamięć naszego patrona, zapraszamy Państwa do podróży w czasie. Czy zwykła lekcja, jakich wiele w uczniowskim życiu, może stać się niezapomnianym przeżyciem? Przekonajmy się. Cicho! Już lekcja!
Basiu, siadaj! Co wy tacy rozgadani? Panowie, co to ma znaczyć? No, już spokój proszę. Tak, dobrze. Proszę jedną osobę o odczytanie pracy domowej. No, jak tam? Kto chce przeczytać? A co było zadane? Mieliście przygotować informacje o patronie szkoły. Antku, jak się nazywa patron twojej szkoły? Tadeusz Łopuszański. A kim był? Nie wiem, nie zdążyłam poszukać. A ty, Basiu, dodasz coś? Niestety nie, też nie zdążyłam. Czy ktokolwiek jest przygotowany? Cóż to? Czyżbyście stracili głos? Nie, moi drodzy, w to ja nie uwierzę. Słyszałam was na boisku. To raczej inna choroba was gnębi. Ja to nazywam otępieniem wiosennym. Ale ja mam lekarstwo na to otępienie. Dosyć zabawy, moi drodzy. Za 3 dni piszemy klasówkę. Dzisiaj proszę się skupić. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Otwieramy zeszyty i notujemy. Tadeusz Łopuszański zasłynął jako dyrektor eksperymentalnego gimnazjum i liceum imienia Sułkowskich w Rydzynie. Czy może pani powtórzyć? Tadeusz Łopuszański zasłynął jako dyrektor eksperymentalnego gimnazjum i liceum imienia Sułkowskich w Rydzynie. Szkoła została otwarta w 1928 roku. W którym roku? W 1928. Była to szkoła męska z internatem, gdzie mieszkali wszyscy uczniowie. Tadeusz Łopuszański opracował koncepcję szkoły doświadczalnej dla uczniów w wieku od 12 do 19 lat. Nuda, nie? Tak, nie lubię lekcji historii. Dlaczego musimy się uczyć o tym, co już minęło? No, zaraz zasnę. Przestańcie narzekać. Kontynuujmy. Szkoła w Rydzynie była dziełem życia Tadeusza Łopuszańskiego. Było to miejsce nowoczesnej pedagogiki, w którym opracował niezwykłe metody wychowania oparte na wysokim poziomie nauczania. To być może córka profesora Meresza. Od tego roku miała uczęszczać do naszej szkoły. Tak patrz, skądś znam tę twarz. To przecież Łopuszański. Widziałeś go na portrecie w naszej szkole. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry.
Cieszę się, że widzę wszystkich wypoczętych, pełnych energii, gotowych do pracy. Dowiecie się dziś wielu ciekawych rzeczy i zdobędziecie nowe doświadczenia. Będziemy poznawać otaczający nas świat, rozwijać nasze zainteresowania i stawiać czoło kolejnym wyzwaniom. Zależy mi na tym, byście posiedli umiejętność samodzielnego myślenia, a przy tym odkryli przynajmniej jedno poważne zainteresowanie, przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy. Widzę nowe twarze, to bardzo dobrze. Zaczniemy dziś od podstaw. Moi drodzy uczniowie, Kindersztuba, słowo klucz dzisiejszej lekcji. Zapamiętajcie, grunt to dobre wychowanie. Panie profesorze, dobre maniery świadczą o szacunku i wrażliwości na potrzeby innych. Nasi przodkowie także doceniali ich ważność. Pierwszy polski podręcznik dotyczący dobrego wychowania ukazał się już pod koniec XIV wieku. Bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem twojej wiedzy. Zapraszam. Usiądź ze mną przy stole. Proszę o podanie drugiego śniadania. Myślę, i zgodnieliśmy. Savoir-vivre przy stole może być przysłowiową kropką na dnie, która zadziała na waszą korzyść i pozwoli odnieść sukces zawodowy. Ponadto znajomość etykiety dodaje pewności siebie oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Powoduje, że poczujecie się pewnie w każdym towarzystwie. Słucham, jak brzmi pierwsza zasada? Nie opieramy łokci na stole. Serwetkę rozkładamy na kolanach. Zaczynamy jeść dopiero, gdy wszystkim gościom podano danie. Nie gnieciemy i nie mieszamy potraw na talerzu. Przyciągnijcie po szklankę lub kieliszek, wycieramy ze serwetką. Jemy zamkniętymi ustami. Danie rozpoczynamy dopiero po przełknięciu kęsa. Pamiętamy także, aby się nadmiernie nie objawiać. Nie należy także mówić przy stole, że zaraz pękniemy. Jest to zdecydowanie nieapetyczne zachowanie. Po skończonym posiłku sztuczce odkładamy na talerze po siebie. Bardzo dobrze. Lekcja skończona. Dzięki wymienionym przez was zasadom unikniecie wielu niezręcznych sytuacji. Dziękuję. Możesz wrócić do kolegów. Panie profesorze, a co z zabawą? Czy uczniowie mają prawo do odpoczynku? Panie profesorze, czy mogę wyjaśnić? Proszę. W naszej szkole panuje dyscyplina, ład i porządek. Dzień rozpoczynamy o godzinie 6 rano. Ćwiczymy, myjemy się, ubieramy i modlimy. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 6:35. Zajęcia trwają do godziny 12:10. W godzinach popołudniowych odrabiamy lekcje i wykonujemy ćwiczenia fizyczne. Nasz dzień kończy się czyszczeniem ubrania i obuwia, myciem i modlitwą. Czas wolny trwa 3 godziny. Podstawą jest aktywny wypoczynek. Uczniowie w wolnym czasie spotykają się na zebraniach kół naukowych, ale również inicjują i uczestniczą w szkolnych balach, uroczystościach i grach sportowych. Co powiecie na taniec? Zapraszam was na pokaz.
patrzycie? Czas na nas. Zostawiamy książki i wyruszamy na wycieczkę do lasu. Spoczywa przyszłość tego narodu. Profesor Meresz mówi, że mamy przygotować się do pracy dla Polski. Ważne jest dobre wykształcenie. Sukces osiągniemy dzięki nauce, ale i zajęciom dodatkowym. Moi drodzy uczniowie, uwaga! Mam dla was zadanie godne prawdziwego przyrodnika. Będziecie rozpoznawali gatunki ptaków na podstawie ich śpiewu. Panie profesorze, przecież to sikorka. Oczywiście, gratuluję. Widzę, że radzisz sobie dobrze nie tylko w sporcie. Słyszę wronę! Jest ich bardzo wiele w okolicach mojego domu. Bardzo dobrze. A to oczywiście skowrony. Jego donośny śpiew rozgrywa niemal nad każdym polem przez całą wiosnę. Bardzo dobrze poradziliście sobie z pierwszym zadaniem. A teraz czas na rozpalenie ogniska. Sprawdzę w internecie, jak to zrobić. Dobry pomysł. Zaraz, zaraz. Masz na się? Niestety nie, a wy? Chodźcie do nas. Posiedzimy wspólnie. Czuj, 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 cz
Magdo! Basiu! Wstawajcie! Franku! Próbuję was obudzić od 5 minut! Antku, może powiesz parę słów o Tadeuszu Łopuszańskim? O profesorze? Jasne. Był to bardzo charyzmatyczny nauczyciel, który dbał o wszechstronne wychowanie polskiej inteligencji. Jego uczniowie byli zachęcani do samodzielnego doskonalenia się. Rozwijali swoje zainteresowania naukowe i sportowe. Mieli bardzo ciekawe lekcje. Często wychodzili w teren, na przykład na lekcje przyrody i z zainteresowaniem obserwowali naturę. To prawda, ale gdy ktoś próbował skłamać, to profesor wydalał go ze szkoły. Tylko uczciwi uczniowie mogli być później prawdziwymi obywatelami. A mnie się najbardziej podoba, że stawiali na sport. A korpus kadetów z Rawicza nie miał z nimi szans. Zaraz, zaraz. A skąd wy to wszystko wiecie? Wyglądaliście, jakbyście spali. Adam Asnyk do młody. Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Każda epoka ma swe własne cele. Zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku dziele. W przyszłości podnoście gmach. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Profesor doktor habilitowany Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, wychowanek Gdzieńskiej Szkoły, napisał o Tadeuszu Łopuszańskim. Tytan wiedzy i pracy, urodzony nauczyciel, świetny dydaktyk i pedagog, z uczuć romantyk, z przekonań pozytywista, gorący zwolennik pracy organicznej, której służył całym swoim życiem. Niestety wojna zniszczyła to, co materialne, a zamek Łukowski został spalony w 1945 roku. Spośród 114 uczniów, którzy do 1939 roku zdali maturę, wojnę przeżyło tylko 85. Ale na szczęście idee Tadeusza Łopuszańskiego pozostają nadal żywe. Panią Luizę Kierzek i panią Violetę od nas. Zapraszam też autorów tego przedstawienia, a także dekoracji. Brawo nam wszystkim. Thank you.